Cześć, witajcie, Janek Bliństrów z tej strony komórkomania.pl. Nie ma drugiego takiego telefonu w tym rozmiarze z Androidem, który miałoby równie potężną specyfikację, co Sony Xperia Z1. Nie dziwią więc bardzo dobre wyniki w benchmarkach tego urządzenia. Benchmarki to jedno, praktyka to drugie. Dlatego postanowiliśmy krótko sprawdzić, jak ten telefon radzi sobie z grami. Na pierwszy ogień poszedł Batman. Dark Knight Rises. Bardzo sympatyczna gra. Przypominająca trochę komputerowy odpowiednik, i jak widać, działa tutaj bez zarzutu. Nie ma żadnych większych problemów z wydajnością. Nieco daje się we znaki mały ekran, zwłaszcza w sytuacji, gdy przycisków sterowania jest na ekranie dość sporo. Nie ukrywam, że dość ciężko przerzucić się z dużego telefonu z powrotem na mały. I trochę się odzwyczaiłem od tego, że przez większość czasu tak naprawdę oglądam nie grę, a. Swoje paluchy. Kolejny tytuł to Angry Birds Go. Nie mogło go zabraknąć w tym przeglądzie. Tutaj jest troszeczkę lepiej niż w przypadku Batmana, z tego powodu, że sterowanie w tej grze jest dość proste. No i ekran jest jednak przez większość czasu odsłonięty. Sterowanie jest akurat w tym momencie na dotyk. Ta gra potrafi być kłopotliwa na niektórych telefonach, które mają nieco mniej wydajny układ graficzny, no ale w wypadku Xperia Z jak widać nie nastręcza żadnych problemów. Kolejnym tytułem jest Contract Killer. W tym momencie widzicie drugą część tej całkiem udanej gry. Jest ona nieco bardziej rozbudowana od jedynki i oferuje więcej możliwości, więcej trybów zabawy. Jak widać dla Xperia Z1 kompakt nie jest najmniejszym wyzwaniem, co nie zmienia faktu, że gra nastręcza pewnych trudności na tym urządzeniu. Z powodu przycisków. Są one umieszczone w samym rogu. I ten przycisk, a jest to bardzo ważny przycisk, bo dzięki niemu strzelamy, nie zawsze zaskakuje. Spróbujemy jeszcze raz. I znowu pudło. Poprawiamy. O, teraz się udało. Jedną z moich ulubionych gier na telefony jest Real Boxing. Prosta, sympatyczna rozgrywka, bardzo fajne sterowanie, sprawiają, że w ten tytuł można pograć naprawdę długo. Niestety byłem trochę rozczarowany tym, jak ta gra wygląda właśnie na Xpery Z1. Spójrzcie, zdecydowanie nie są to maksymalne detale, no a przecież układ w 100% poradziłby sobie z grafiką w najwyższej, w najwyższej jakości. Wynika to zapewne z tego, że twórca tej gry, czyli Vivid Games, Polskie Studio, nie przewidziało, że rozdzielczość przy Snapdragonie 800 może być niższa niż Full HD, no i po prostu ta gra wygląda jak wygląda. Zapewne, przynajmniej mam taką nadzieję, w kolejnych aktualizacjach tego tytułu grafika będzie poprawiona. Prosiliście, żebym sprawdził GTA Vice City na Xperia Z1 Compact, więc zainwestowałem 20 zł, żeby pokazać Wam, jak ta gra działa. Faktycznie na wielu urządzeniach ten tytuł nie działa do końca tak, jak powinien. Natomiast w przypadku tego urządzenia po kilkudziesięciu minutach grania powiem szczerze, nie zauważyłem większych problemów. Gra działa dość płynnie, nie pojawiają się żadne błędy w wyświetlaniu grafiki. Oczywiście w tym momencie ustawienia są ustawione na maksa, bez większych problemów, bez lagów, nawet jeżeli na ekranie dzieją się jakieś bardzo dynamiczne sceny, tutaj te klatki raczej nie uciekają. Co ważne, Xperia Z1 Compact nie nagrzewa się przesadnie, także nawet przy dłuższych sesjach no nie ma tutaj problemów z włączającym się Thermal throttlingiem. Jak wspominałem już w teście baterii, można grać na tym telefonie zależnie od ustawienia jasności ekranu przez 3 do 4,5 godziny przy ekranie ustawionym na 40%. To jest ten maksymalny czas. Niektórzy z Was pewnie pamiętają serię Metal Slug z automatów. Ja zawsze byłem wielkim fanem tej gry i szczerze podziwiałem ludzi, którzy potrafili na kilku rzutach przejść całą. Mnie się to nigdy nie udało, więc postanowiłem zainstalować ją także na telefonie, żeby zobaczyć jak się tutaj gra. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że Xperia Z1 Compact nie jest dobrym telefonem do grania w ten tytuł. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to dynamiczna gra, gdzie dobrze jest po prostu widzieć, co dzieje się na ekranie. Tymczasem tutaj, no, jak widzicie, Niewiele widać. Poza tym e, sam tytuł też nie jest najlepiej e, ustawiony i zoptymalizowany, i po prostu dość ciężko się celuje. Nie ukrywam, że granie na urządzeniu przenośnym w tę grę odbiera tak naprawdę całą przyjemność i fan z tego tytułu. A naprawdę było go swojego czasu całkiem sporo. A może po prostu ja się zestarzałem. Jeszcze pokażę wam jedną rzecz, pod warunkiem, że nie zginę. Coś, co bardzo mnie denerwowało. Głośność jest ustawiona w tym momencie na maksimum. Jeżeli te, złapie telefon w taki sposób, w jaki trzyma się go naturalnie podczas grania, czyli tak, to tak naprawdę właściwie nic nie słychać. Tak więc, żeby w pełni cieszyć się dźwiękiem z gier i także podczas oglądania filmów, czy, czy korzystania z innych multimediów, trzeba po prostu mieć włożone słuchawki do gniazda jack.